Dobra, a teraz powiem to, co chciałam powiedzieć. Chcę nawiązać do tematu niejakości. Wiecie co? Ci z was, którzy się urodziliście w latach 70. bądź 80., to pewnie też to znacie, że to był taki moment, kiedy dążyło się do pewnego rodzaju standardu. Ten standard był widoczny wszędzie. To był pewnego rodzaju standard społeczny. Na przykład na naszym osiedlu osoby, które tam mieszkały, to byli ludzie ze średniej klasy społecznej. Jak ktoś był menelem albo ktoś był bardzo bogaty, to bardzo się wyróżniał. Już nie pasował do tego środowiska. To samo było u mnie w szkole, to samo było u mnie w moim środowisku takim na podwórku. Ja cały czas odbiegałam od pewnej normy, od pewnego standardu, który w tym okresie czasu był uznawany. Zaczęło się od tego, że ludzie się czepiali o moje imię. W moim okresie, kiedy ja byłam dzieciakiem, to u mnie w klasie, u mnie na osiedlu, dziewczynki miały na imię Ania, Kasia, Magda, Monika. Nie było żadnej Ewy. Już się czepiali o moje imię, dlaczego mam na imię Ewa. Ja przychodziłam do moich rodziców i mówiłam, dlaczego mnie nazwaliście Ewa? Miałam się nazywać Agnieszka. Kiedyś wam powiem, dlaczego nazywam się Ewa. I już był problem z moim imieniem. I było tak, Ewa, mewa, spadła z drzewa. Albo było, Ewa, a gdzie twój Adam? Cała podstawówka to było to. Odbiegałam od standardu. Od pierwszej klasy podstawówki nosiłam okulary. W tamtym okresie czasów okulary to nie było coś modnego. Byłam okularnikiem. Byłam uznawana za kujona, za osobę słabszą w związku z tym gorszą i byłam spychana na tak zwany margines społeczny. A dodatkowo jeszcze miałam zeza. Więc jak na kogoś patrzyłam, to mi się oczy rozjeżdżały. Więc tym bardziej byłam zezowatą okularnicą. Już odbiegałam od pewnego standardu piękna. I w tamtym okresie czasu kolegowałam się z taką Alą, która też była okularnicą, więc trzymałyśmy we dwie, a była dodatkowo w gorszej sytuacji niż ja, bo nosiła aparat ortodontyczny. Więc po prostu. Jestem osobą leworęczną. Przez pierwsze klasy podstawówki moja własna nauczycielka walczyła ze mną, żebym pisała prawą ręką, wmawiając mi, że jestem mańkutem, czyli jestem gorsza, że coś jest nie tak z moim rozwojem, jestem jakimś niedorozwojem, że piszę lewą ręką, a nie prawą. Potrafię pisać prawą ręką. Dzięki mojej nauczycielce. Znowu odbiegam jakiegoś standardu. Wszystkie dzieci praworęczne, ja leworęczna. Coś jest ze mną, cholera, znowu nie tak. Moje koleżanki zazwyczaj były bardzo szczupłe, bardzo drobne, jak kawał baby. I było, zrób coś z sobą. Nie eksponuj swego ciała, nie pokazuj się. Znowu poza pewnym standardem, znowu nie pasowałam. I tak cały czas, cały czas. Ja to słyszałam w domu, ja to słyszałam na podwórku, ja to słyszałam w szkole. Cały czas komuś nie pasowało to, jak wyglądam, jak się zachowuję, co sobą prezentuję. Szłam gdzieś na przykład ze znajomymi coś zjeść, wybierałam z karty to, co mnie interesowało, co było dla mnie ciekawe, nieznane było. Dlaczego się wyróżniasz? Dlaczego nie jesz schabowego jak wszyscy? A dlaczego ty musisz znowu inaczej niż my? Byłam piętnowana. I na początku próbowałam z tym walczyć, ale później zobaczyłam, że po prostu ludzie mnie nie akceptują taką, jaką jestem. Jest pewien standard. I ludzie boją się czegoś, co wybiega poza ten standard. Boją się tego, nie znają tego. Ja w którymś momencie zaczęłam, słuchajcie, się dopasowywać do środowiska. Jak była koleżanka, która lubiła chodzić do kina, chodziłam z nią do kina. Jak była inna, która lubiła shopping, chodziłam z nią do galerii. Jak ubierała się na kolorowo, ubierałam się na kolorowo. Jak ubierała się na czarno, ubierałam się na czarno. Bo chciałam gdzieś pasować w końcu. Chciałam, żeby ktoś mnie zaakceptował. Ja wiedziałam i byłam świadoma tego, że to jest kompromis. Ale nie chciałam być całkowicie odrzucona, więc zgadzałam się na jakiekolwiek drobne elementy tej akceptacji ze strony drugiego człowieka. Doprowadziło to do tego, że ja straciłam pewnego rodzaju tożsamość. Ja przestałam wiedzieć, kim ja w ogóle jestem, jaka ja jestem. Ja umiałam się tylko dopasowywać do społeczeństwa. Ja pamiętam naszą rozmowę z Arturem, kiedy ja go spytałam, mówię, ale jaka ja jestem? On mówi, ale ty jesteś, ale jaka? Ty mi powiedz, ja się dopasuję, powiedz mi, co ja mam zrobić, jak ja mam wyglądać, jak mam się zachowywać. Dla mnie to było strasznie trudne, kiedy on pokazał na mnie palce, mówi, taka jesteś.
Ja mówię, dalej nie wiem, o co chodzi. W ogóle ja tego nie rozumiem. Dzisiaj już to rozumiem. Dałam się wkręcić w ten system nijakości, który jest powszechnie obecny wszędzie. Ten duch jest obecny, a w Polsce już w ogóle mamy z nim do czynienia na co dzień. Wszyscy chcą wcisnąć się w jakiś standard. Chcą, żebyś był taki jak inni, żebyś mówił tak jak inni, żebyś prezentował to co inni, żebyś nie wybiegał poza pewien schemat, poza pewną granicę, która jest bezpieczna i znana dla tych ludzi. To, co Artur dzisiaj mówił, masz hejterów i masz fanów. Mi strasznie zależało na to, żeby nie mieć hejterów. Bardzo chciałam mieć fanów, więc ja byłam gotowa zrobić wszystko, żeby tych fanów zdobyć. Doprowadziło do tego, że byłam niewolnikiem sama siebie, niewolnikiem opinii drugiego człowieka. Zależało mi na tym. Przecież ja pamiętam pierwsze ewangelizacje, na które chodziłam, które już były wyświetlane później na YouTubie. Ja sprawdzałam, ile osób obejrzało. Ja patrzyłam, czy ja jestem znana, czy ja jestem lubiana, czy mnie akceptują. Taki był mój stan. W takim byłam miejscu. Zawsze komuś nie będziesz pasować. Zawsze ktoś cię będzie nienawidzić i zawsze ktoś cię będzie kochać. Ty musisz odkryć siebie samego. Ty musisz rozpoznać siebie, kim ty jesteś. Ty musisz pokochać sam siebie najpierw. Opinia drugiego człowieka będzie wiązać twoje życie. Ty się nie posuniesz do przodu. Ty będziesz się poruszał tylko w tych granicach, które są akceptowalne dla innych. A ty masz być sobą, bo Duch Święty chce użyć całego twojego życia, całego twojego potencjału, całej twojej osobowości, przejawiać się przez to, jaki jesteś. Bóg jest różnorodny. Zobacz siebie z tej perspektywy, że jesteś unikatem. Ja długo do tego dochodziłam, słuchajcie. Ja dużo potrzebowałam czasu, żeby to zrozumieć, że nie było i nie będzie takiej jak ja. I że ja jestem najwspanialszą wersją siebie. To ja. To chodzi o mnie. To ja jestem z tym skarbem. Kiedyś Bóg do mnie powiedział taką rzecz. Ja poszukiwałam ideału piękna. Ja wiedziałam, że są różne standardy piękna i oczywiście nie sięgałam tych standardów, bo tu za dużo, tam za mało coś. A on powiedział do mnie, spójrz w lusterko. Jesteś najpiękniejszą wersją siebie. To chodzi o ciebie. Większego piękna w życiu nie zobaczysz, niż to, co widzisz w swoim lusterku. To ty jesteś tym pięknem, to ty jesteś tym standardem piękna, to ty jesteś tym. Nie porównuj się z drugim człowiekiem. I to można przyłożyć do każdej innej dziedziny życia. Wiecie, o co się teraz czepiają mnie ludzie? Po pierwsze o głos. Mam niestandardowo niski głos jak na kobietę, więc znowu wybiegam poza standard. Już to pewnym ludziom nie pasuje. A ja uważam, że mam głos radiowy, medialny. A jak mnie będą prowokować, to jeszcze zacznę tym głosem śpiewać, to w ogóle będzie grubo. Czepiają się tatuaże. Mam ich już 20, zamierzam zrobić kolejne. Bo jestem sobą. Nie daj się wtłoczyć w coś. Wyjdź poza ten standard. Zobacz, kim jesteś. Zobacz, jakim jesteś unikatem. Co masz? Obróć tym, co masz. Nie tym, czego nie masz. Wiecie, że to jest mrzonka. Dzisiaj jestem sobą. I dzisiaj nie obchodzi mnie, czy mam więcej fanów, czy hejterów. Będę robić to, co robię i będę się dalej rozwijać. I będę szczęśliwa w moim życiu. Nie zamierzam kogoś uszczęśliwić tym życiem, bo wiecie co, ja zrozumiałam taką rzecz, że kiedy ja najpierw będę szczęśliwa, to nadmiar tego szczęścia, które jest w moim życiu, ono się będzie wylewać na życie innych ludzi. Ja będę ich uszczęśliwiać sobą, tym, jaka jestem, kim jestem, co mam. To będzie emanować ze mnie na innych ludzi. To taka jest droga, taki jest porządek. Najpierw chodzi o ciebie, aby twoje życie zostało uwolnione. Więc wyjdźcie z wszelkiego rodzaju nijakości. Nie dajcie się wtłoczyć w system. Mówię, ja od samego początku, od dzieciństwa byłam ładowana tymi informacjami. Nie pasuję. Jestem niestandardowa. Jestem jakaś inna. Jestem dziwna. Wiecie, jakimi ludźmi się otaczałam? Dziwakami. Całe moje życie to życie z dziwakami. I tak mi zostało, bo jestem w kościele. Bo jesteśmy dziwni dla ludzi ze świata. Jesteśmy dziwni dla ludzi w kościele, którzy funkcjonują na zasadach standardu, pewnej ramy. Mnie zawsze takich ludzi ciągnęło. Ja zawsze szukałam ludzi, którzy są inni. Ja byłam tego ciekawa. I cieszę się, że jestem w tym miejscu. Kocham was w ogóle.
Dzięki.